Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego serwerka liamc.pyli. I wybaczcie za moją fryzurę, ale kurde, tak mi się poukładało w ogóle jak spałem, że no niestety. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest pokazowym, informacyjnym oraz podglądającym, w sensie, że będę podglądał tutaj ludzi, którzy teraz są. Jest 10 rano i jest bardzo mało osób, dlatego tutaj myślę, że będzie tak ogarnięte bardzo fajnie. No i mam parę rzeczy z ostatniego openingu i będę po prostu je rozdawał. Jedna osoba dostanie elitę. Zobaczymy, co tam, jak tam. Postaram się to zrobić tak, żeby miała to osoba na przykład, która daj mi na to nie ma MVP, no bo w sumie tamte moje mają latanie i tak dalej. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj będzie live'ik właśnie z serwera o godzinie 18, dlatego ustawcie sobie przypomnienia i tak dalej wszystko, żebyście tam mieli jeszcze później, podejrzewam, przed samym live'em wleci filmik typowo informacyjny, że bo live jest i w ogóle. Chcę przede wszystkim maksymalnie tutaj pocisnąć info odnośnie tego live'a, ponieważ, że tak powiem, testuję, jak te zasięgi na YouTubie aktualnie, że tak powiem, hadziają, bo ostatnio wiadomo, że jest to tak różnie. Dlatego najpierw na szybko pokażę wam tylko, co tu się zmieniło, ponieważ sam ostatnio nie byłem na serwerku, dlatego chcę właśnie zobaczyć i widzę, że na pewno zmieniło się bardzo dużo, jeżeli chodzi o wysepki pod spodem, ponieważ tutaj aż tak dużo się nie zmieniło z zewnątrz. Moja baza też na razie mniej więcej sobie tutaj zostaje tak, jak jest. Być może coś tu jeszcze zbuduję, na razie na to nie mam pomysłu, ale być może właśnie na lewiku coś tutaj zrobimy. No to tak, pode mną są w ogóle świnioczki. Tutaj Seba, z tego co pamiętam, głównie tutaj ogarnia właśnie tego typu wysepki i że pod każdą wysepką jakby jest wyspa jakiegoś tam zwierzątek, tak? I tutaj mamy spawnery świnek i są właśnie świnki, tak? Tutaj mamy, widzę, króliczki, tak, króliczki, tutaj w ogóle uszka są zrobione, bardzo fajnie, kawaii. Mamy nasze tutaj maszurumowe krówki, tutaj mamy kotełeczki, tutaj mamy, poczekajcie, ja sobie wyłączę czat na razie, żeby mi tutaj nie przeszkadzał, tutaj mamy kuciaki. Elegancko tutaj zrobione, bardzo, bardzo, bardzo fajnie, takie 3D nawet, kurde. Kreatywność normalnie, tutaj mamy łowieczki. Okej, czekaj, gdzieś jakby... Są uszy, nie? W sensie, tu jest buźka. Dobra, tego nie ogarniam generalnie, ale są owieczki, rozbieżne oczy, wiadomo, wszystko tego. Tu widzę dosyć konkretna część, w sensie, bo te wszystkie są takie płaskie, te wysepki, a to jest taka bardziej rozbudowana pod wyspą tutaj trolicza. I tak, kurde, powiem szczerze, tutaj są, aha, bo tu schody, no, i tutaj pewnie jakiś... Aha, bo tutaj są te nutki, Melodia z Piraci z Karaibów. Zarąbiste, naprawdę tutaj trolli się bawi tymi. Nie, tego nie puszczam generalnie, nie, tego nie było, tego nie widzieliście, dobra. I kolejna, i tutaj mamy jeszcze właśnie wilczki, tutaj widzę, wściekłe wilczki. Dobra, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj ludzie robią o 10 rano, kurde, wy, co jest dzisiaj, czwartek, tak, no, zobaczymy, co robią. Także ja i Witkę już włączyłem na szybciora, teraz TP, moi drodzy, i lecimy do Gucio Guzzi. Okej, dobra, siemaneczko, to jest zwykły tutaj gracz, który stoi, myśli nad swoim życiem i generalnie tamten też stoi ze skrzynią, a ten stoi z podką na expa i tak se myślą, kuwa, bym się ruszył, albo w sumie bym się nie ruszył i tak, kurna, nie wiem, co mam robić i nie wiem, co robić ze swoim życiem. Oni coś piszą, czy jak to tam wygląda? Czekaj, poka mnie to. Tu nic nie widzę. Czekaj, nie, tu jest. Aha, że teleportacja, dobra. Czy ty coś generalnie robisz, czy tak w sumie nic? Zobaczymy, jak go uderzę. A nie, nie mogę go uderzyć. Ty, czemu on tak... No bo tak, bo na niewidzę jestem w sumie. No ale powinienem móc uderzyć. Nie, czekaj, bo tu się... Czekaj, bo ja jestem teraz na spawnie. Aha, no to na spawnie może być inaczej. Ale ten też stoi w ogóle, ty. Jak nic na kibelek poszli siąść. No to jest kuźwa, to jest... Nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, to idziemy do następnej osoby. Dobra, nie. O, Lia i Pyle, nie, to do niego nie będziemy iść w ogóle. Radix12, dobra, zobaczymy, co ty tutaj kombinujesz. Skrzyneczki masz, dobra, spoczka, sobie czaty wyłączam, żeby mieć po prostu spokój. Stoi z głową Widera i patrzy się w kowadło, albo w skrzynię, albo w
coś kuźwa innego, nie mam pojęcia co, ale generalnie mam wrażenie, tak jakby się wszyscy naraz zmówili na serwerze, ej, nie ruszamy się. Ale nie mogli wiedzieć, że ja jestem, bo ja od razu niewidkę wbiłem, tak, od razu, bo czasami zapominam i w ogóle. Halo! O. No nie. Dobra, czekaj, idziemy dalej. Wika X. Ja wiedziałem, że to będzie ciężki odcinek. O, to czekaj, tu się rusza, dobra, czekaj. Tu coś się dzieje, tak? Tak, coś się dzieje, farma kaktusów tutaj się robi generalnie, dobrze, widzę, że jest okej. Okay. Walczysz tutaj z kaktusami, dobra, spoczko, tylko nie zgin, bo będzie mi przykro. Dobra, zobaczymy sobie przy okazji wysepkę. OX standardowo, jak to tego, tutaj jakieś magazyny, tutaj spawner krów, okej, okay, dobra. Tutaj portalek do Netheru, tutaj mamy co? Blaze Arka, o tak, Blaze Arka, no tak, kurde cię, bo to takie duże. Jezu, jakie to jest duże! Halo, nie! Aha, bo to jest tylko platforma, dobra, tak zrobione, ja myślałem, że to wszystko tak, taka wielka Blaze Arka, nie? Dobra, tu co to jest? Tu w sumie coś pewnie będzie, tu możliwe, że będą... Na przykład Iron Golemy w sumie, no bo tu mamy lawę i tego, to potem by żelazo sobie tutaj leciało. Tak bym powiedział, że tak to powinno być, nie? A co to jest? Za wejście 3K dla organizatora, warto. O ty kurde, takie... Wow, to jakieś gry są jeszcze. Okej, okay, dobra, to ja się nie znam. To znam, tego nie znam, to jeszcze jakaś inna gierka. Dobra, co ty tutaj... Gdzie ty, kuźwa, czekaj, bo zgubiłem się, halo. Dalej walczysz z tymi kaktusami? Dobrze, walczysz z tymi kaktusami. Dobra, jako że jesteś pierwszą osobą, która się jakkolwiek rusza, to dostaniesz najbardziej epicki item od Liaja. Czekaj, tutaj jest jak ty masz, podłoga, X... Wika, podłoga, dobra, dostaniesz najbardziej epicki item, czyli diamentową, zenchantowaną motykę. Tutaj ci ją dam, żebyś po prostu się... Żeby dopiero potem się ta osoba ogarnęła, jak ewentualnie zobaczysz odcinek, mam nadzieję, albo coś, nie? To będzie spoczko. Teraz lecimy w takim razie do kolejnej osoby. Nym. No light. Okej, okay, no light tutaj. Mamy, czekaj, bo tutaj jest bojem... Tu mamy MVP, tu mamy tego, a wszystko inne to są po prostu zwykli gracze. Tutaj co jest? Farma kakała! Farma kakała! Okej. Okay. Ten ziomeczek tutaj również postanowił się nie ruszać. Udaje, że tematu nie ma. Teraz go mogę uderzyć, zobaczymy co zareaguje. Czy zareaguje, czy nie zareaguje? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Ej! Ej! No nie wierzę. Jakbym go tak chciał strollować, to bym tutaj go zabudował jakoś albo coś, ale nie mam za bardzo teraz przedmiotów i tak dalej. No nie zrzucę mu tego na łeb, no niestety. Masz kowadło, panie, ciesz... Cicho. To taki trochę troll był, to taki troll troszeczkę wyszedł. To trollowania widzów na to nie było, chcieliście, to proszę bardzo, macie, nie? To jakby... Jest kowadełko, rozumiesz, no i tyle. Dobra, super, fajnie. No to ja idę dalej, ty się zastanawiaj, o co tam w ogóle chodzi. O, wziął sobie to kowadło normalnie. O, i co z nim zrobisz? Co, a poka, papa, czemu się zastanawiaj, gdzie go... A, dobrze, wykorzystał, bardzo dobrze, o to chodzi. Tak jest, teraz pewnie napiszę, dziękuję za kowadło, albo pewnie Liaj Ply jest na serwerze, bo mam kowadło z dupy i w ogóle, jak tak napiszę, kuwa, to go kiknę albo coś, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. XP4IP, czyli XP4IP, jakoś tak, no dokładnie, tutaj sobie enchantuje, żyje sobie, ma się dobrze, okej, okay, no to przede wszystkim gra, także bardzo spoko. Tutaj mamy małą farmę, tutaj mamy stołniarkę, tutaj jakiś domeczek malutki, dobra, takie podglądanko małe zrobione i tak dalej, dobra, okej. Okay. I ten się tutaj zamknął. Tu jest kowal, to ja nie mogę wejść, bo generalnie on się spostrzeże, że coś jest nie tak, że ktoś go podgląda i w ogóle. Ale jako, że jesteś kolejną osobą, na którą natrafiłem, która faktycznie coś tam sobie gra i tak dalej, no to moi drodzy, tutaj inny w C, XP4IP dostaniesz, o, masz taki zwykły żelazny mieczyk, to dostaniesz, kurde, taki ładny, diamentowy, rozumiesz, tutaj normalnie mieczyk z lootingiem, ze wszystkim. O, chyba zauważył, bo akurat wsadzał coś do skrzynki, mógł zauważyć, że mu się pojawił miecz. Czy nie?
Okej. Nie, chyba nie ogarnął. Dobra, to okej, to mnie to pasuje, dobra. To lecimy w takim razie, jeszcze szukamy jednej osoby, której wręcz... Nie, ty już byłeś, kuźwa. Wymyśl, o, zarąbisty, normalnie najlepszy nikt na świecie. Okej, tutaj widzę, że masz bardzo świeżą wysepkę, taką, to nie jest standardowa, tylko to jest ta... Znaczy nie, to jest standardowa, a nie klasyczna, coś takiego, bo ja się za każdym razem mylę z tym. No i tutaj zaczyna nasz człowiek grać na serwerku. No to przywitajmy go może serdecznie i właśnie ty dostaniesz, że tak powiem, główną nagrodę, bo czemu by nie? Bo tak, masz kuwa szczęście i moi drodzy, teraz robimy tak i robimy tak. I dostajesz, kuwa, elytrę. Czy zauważysz, że ma elytrę? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak. Tylko mam nadzieję, że z nią nie skoczysz generalnie, bo jak nie masz fajerwerek, to może być różnie, nie? Także pamiętaj, żebyś tam dbał o tą elytrę i tak dalej. Także teraz ja się mogę generalnie pokazać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz elytrę w prezencie. Dbaj o nią. Witam, witam. Jesteście podglądani. Dzisiaj 13.30 odcinek. Dzisiaj 18.00. Live z serwera. O. I ja zwijam. Pozdrówcie ty. No, żeby pozdrowili, no i generalnie, no i myślę, że całkiem spoko. Także ja wam dziękuję serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. To by było na tyle w tym odcineczku. Zapraszam na serwer kliajemce.pl. Ja sobie idę na swoją tutaj wysepkę, swoją, w sumie naszą tak naprawdę. No i będzie tutaj ona, mam nadzieję, rozwijana na dzisiejszym lewiku o godzinie 18. Do następnego, moi drodzy, trzymajcie się i pa, pa!